Cześć, tu Ernest! Cześć, witajcie, ja jestem Holm. A to jest kolejny odcinek Pogromców Mitów. Tym razem pod lupę weźmiemy nowy granatnik. W skrócie, jest bardzo mocny. Granaty wybuchają tylko, gdy do kogoś się zbliżą. Albo po czterech odbiciach. Dzisiaj przedstawimy wam aż 8 różnych mitów i wybuchowe wyniki naszych testów. Zostańcie do końca. Ale zanim zaczniemy, to mamy dla was oczywiście konkurs. Tego tygodniowy konkurs także jest dla wszystkich, a to wygranie jest super rzadki skin Mrocznego Vertexa, którego ma bardzo mało osób. Naprawdę warto wziąć udział, ponieważ to będzie jeden z najrzadszych skinów w grze. Jak już mówiłem, każdy może wziąć udział. Wystarczy zostawić subskrypcję na obu naszych kanałach, łapkę w górę pod tym filmikiem oraz dowolny komentarz. Przewinąłem się przez kilkanaście milionów alternatywnych przyszłości i nie było ani jednej, w której byście nie wzięli udziału. To nie zajmie wam więcej niż pół minuty. Link do mojego kanału macie w opisie oraz tutaj. Wyniki ogłosimy w piątek za tydzień. Dzięki. Okej, przejdźmy już do pierwszego mitu, który brzmi: czy bałwanek lub krzaczek chroni nas przed nowymi granatami? Bałwanek i krzak mają za zadanie chronić nas przed pierwszym strzałem przeciwnika. Sprawdźmy, czy są w stanie powstrzymać nową technologię na polu walki. Okej, Han, specjalnie na okazję dzisiejszych mitów założyłem pana bombę. Myślę, że człowiek pasuje bomba. Myślę, że pasuje do dzisiejszej tematyki. I na początku sprawdzimy sobie, co się stanie, gdy mamy bałwankę lub krzaczek. Ja założę krzaczka, a Han założy bałwankę. Bałwanka. Nie! Ale chcę krzaczkę założyć. No. Zobaczymy sobie, czy krzaczek i bałwanki chronią nas przed wybuchem tej broni. Czy wiecie, czy jakby omijają ten czujnik. Serio? Tutaj mnie trochę zapało. Dobra. Czułem się. To Hon, ty pierwszy. Hon, założ bałwankę jeszcze raz. Ja mam ich jeszcze 7. Jak obstawiasz, Hon? Jak obstawiasz? Co się stanie? Ja myślę, że nie, jakby nie zaczarujesz tego czujnika i wybuchnie tak czy siak. A ty jak uważasz? Ja myślę, że bałwanek mnie ochroni. No tak, żeby się z tobą nie zgadzać po prostu. Uwaga, uwaga. Proszę. O, znaczy ochronił cię, ale czujnik zadziałał. Nie dostałeś damage, to nie? Nie dostałem, mam 100. Okej, czyli damage'a nie ma, ale bananek jakby chroni przed samym wybuchem, ale nie chroni przed czujnikiem tego. A jak z krzaczkiem? Bohaterski bowen. Bohaterski bowen. Jak z krzaczkiem, zobaczmy. To samo. Dostałem obrażenia. Tylko dostałeś damage, a to jest ciekawe akurat. Dostałem obrażenia. A miałem krzaczkę, jeszcze raz, czekaj, jeszcze raz. Miałem krzaczek. Kurde. Wow, czyli krzaczek nie niweluje obrażeń od tego, od tej nowej broni. Warto wiedzieć. Krzaczek was nie ochroni przed tą nową bronią. Nie wiem, czy to jest specjalnie, czy to ja chciałem coś dodać. Nic was nie ochroni przed tą nową bronią. Jak sami zobaczyliście, bałwanki chronią nas przed samym wybuchem, ale same czujniki nowych granatów są niezawodne. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku krzaczków, które nawet nie niwelują obrażeń wybuchu. A szkoda. Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy nowy granat wpadnie do strumienia powietrznego. Hon, mam wrażenie, że te strumienie powietrzne zamieniają się w takie armaty w sezonie 8. Pamiętasz, jak były zawsze mity z tymi armatami, teraz są zawsze mity ze strumieniami powietrznymi. Tak, ale to dobrze, bo jakoś nigdy nas nie zawodzą i zawsze jakby fajny efekt z nimi wychodzi. Oprócz ze zmieniaczami burzy. Zmieniacze burzy to był wyjątek. A jak z granatnikiem nowym? Zobaczmy. Okej, no to już bez dalszego tutaj paplania. Jest! Leci! Się. To teraz od boku jeszcze, żeby zobaczyć jakiś może lepszy efekt. Również łapie, tylko od boku oczywiście no trochę strąca bardziej. Wiadomo, to zależy pod jakim kątem strzelić. Jak to dziwnie lata. Strasznie. Ale lata, zobacz, leci dalej. O kurde, czy to może tak puścić? I ktoś taki nieświadomy, a nie, to wybucha w jakimś czasie. To wybucha w jakimś czasie, mhm. Tak, ale to byłoby OP, tak wiesz, puszczasz kilka takich, wiesz, na start gry, no i to nic, i sobie typy kleci nagle i pum. Okej, czyli strumienie powietrzne działa na nowy granatnik. Fajne, mi się podoba akurat. Ten test nas nie zawiódł i nowy granat wlatuje do wiórek rakiety czy zwykłe granaty. To byłaby niezła taktyka na eliminację, ale granaty zbliżeniowe tak czy siak wybuchają po kilkunastu sekundach w powietrzu. Dobra, kolejny mit brzmi: czy na nowym granacie da się zrobić Rocket Ride'a? Rocket Ride to po polsku jeżdżenie rakiety. Termin, z którym już pewnie mieliście do czynienia, czy to na shotach, czy to we własnym meczu. Przekonamy się, czy tak też można na nowym granacie. Ernest. Tak? Co tak? Dobra. Okej. No. Każdy dobrze wie, że możemy robić Rocket Ride'a na RPG-ach, ale nie każdy wie, oraz nie każdy sprawdzał, czy możemy robić Rocket Ride'a na nowych granatnikach, także czas to sprawdzić chyba, prawda? Nie zauważyłem, że te granatniki mają takie wyjątkowe granaty, są takie duże te granatniki, zobacz. Te granaty. Przepraszam, zapomniałem o tym.
O, widzicie, jest tak, one są bardzo duże, więc ja myślę, że w tym przypadku da się. Myślę, powiem tak, da się normalnym zrobić, jest to dosyć ciężkie, da się, więc wydaje mi się, że tym się tym bardziej da. Ty chcesz lecieć, czy ja lecę? Mhm. Nie. Dobra, to dawaj. Parę prób nam to pewnie zajmie. To musimy to wyczuć. Mhm. To tam. Okej. Niestety. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Uwaga. To jest. Okej. Okay. Tak. Dobra. Okej, okay, ustaw się hon. Teraz ty strzelasz. O, w łeb. O, to był zły strzał. Nie pomógł ci w główkę strzeliłeś. No przepraszam. Uważaj! Dawaj, Jest! Dawaj! Poleciał hon! Ale cały czas jestem! Cały czas byłem! Ale kozak! Dobra, da się! Ale jaja! Kozak! Ej, nie, dobra! Ja też chcę! Już byłem zawiedziony przez moment, ale da się! Zarobiście! Ja też chcę! I teraz trzeba, żeby się proszę udało! Mnie wyrzucić! Proszę mnie wyrzucić na granacie! To było kozackie! Zrobię przysiad na granata! Okej, okay, uwaga! Jest! O, jak poleciał. A to jest fajne, można, czyli da się, to jest bardzo ciężkie. To jest jakieś RNG Extreme, że tak powiem. Ale da się, dobra. Na nowym grancie da się zrobić Rocket Ride'a, ale jest to bardzo niesystematyczne. Czasami niby nam się udaje, ale jednak nie. Nie warto marnować na to amunicji. Przejdźmy do następnego mitu. Sprawdzimy, co się stanie, gdy pocisk wleci do lawy. Ernest, proszę się już po tym nie odbijać. I zamiast sam się odbijać, odbij granatnik i zobaczymy, co się stanie. Okej! No, odbił się po prostu. No. Kompletnie nic, nic ciekawego. Kompletnie nic, czyli lawa jak zawsze odbija nic ciekawego. Odbija się jak od zwykłej powierzchni. Zobacz, tutaj jak się odbija? Ale tak możemy samo, sobie tak robić samo. Kaczuszki teraz tym. To nie tylko kaczuszek robi. A, poleciała. Można się było tego spodziewać. Zostawmy już ten mit i sprawdźmy, czy nowe granaty zderzą się z innymi pociskami. Dobrze, w tym micie sprawdzimy, czy nowy granatnik może zderzyć się z nowym granatnikiem. I zobaczymy jeszcze, jak reaguje na nowy granatnik RPG i snajperka. No jak, Hon, jak uważasz? Mam nadzieję, że snajperka zdarzy się i granatnik wybuchnie. To samo z RPG-iem i granatnikiem, że jakby nie przenikną przez siebie, jak to zawsze się dzieje. Ja myślę, że RPG i ten nowy granatnik zareagują na siebie, ale snajperka myślę, że nic nie zrobi. Ja obstawiam na wszystkie, że coś się stanie. Okej, okay, no to... celuj. Mhm, dawaj. Kurde, jak to leci! O! Strasznie szybko, musisz świetnie. Trochę niżej to wypuścić. Niżej? Jeszcze niżej? Tak, tak. Jeszcze musisz. O! No nie. Trafiłeś? A, chyba tak. To może jeszcze raz. No, dawaj. Przenika. 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 Tak, 100%. Mhm. Okej, okay, to teraz na 100% RPG. Trafiona. Teraz okay. RPG. To będzie ciężkie. A może ja po prostu strzelę i ty w niego trafisz? Uwaga! Przenika. Chyba przenika. Przenika. Może jeszcze raz? Kurde, jeszcze raz? Przenikać. Dobra, czekaj. Mhm. Przenika. Ojej, szkoda. Kurde, no. Teraz dobra, to zrobię granatniki. Z okienkiem. Okej, okay, dobra, teraz się przyda okienko. Bo teraz zobaczymy, co się stanie, gdy zdarzą się dwa granatniki nowe. Dwa nowe granaty. Dobra, ja gotowy. Zbliżeniowe. To może celuj mi w lufę, co ty na to? Dobra. To 3, 4. Przeniknęło. Przenika, serio? Kurde, no nie ma w ogóle kolizji z niczym. Szkoda. Jeżeli chodzi o inne pociski. No, czyli wszystko przenika przez siebie. No cóż. Znowu się nieco zawiedliśmy. Wynik tego testu nie spełnił naszych oczekiwań. Nowy granat przenika przez wszystkie inne pociski. A co się stanie, gdy pocisk wpadnie do gejzera? O, widzimy się znowu na głównej wyspie Battle Royale. I tutaj za zadanie mam sprawdzić, co się stanie, gdy granatnik wpadnie do gejzeru. Ja myślę, że... nic. Nabój nic z granatnika. Nic. Ja myślę, nie że... granatnik. No, dokładnie tak. Ja myślę, że nic a nic się nie stanie. Nic a nic. Mogę przetestować? Mogę testować. No jasne, próbuj. Także leci test. Nic. O, czekaj. A mi w cymbał strzeliłeś. O, czekaj, czekaj. Nie, strzeliłeś, no. Ale tak to się odbiło tak jak, no to się odbiło tak jak od zwykłej, zobaczcie, od zwykłego podłoża. A nie, czekaj. No tak, to nie, to jest tak od zwykłego podłoża. Gejzer nic nie, nic nie daje. Nie działa kompletnie.
Tak samo jak w przypadku lawy, gejzer nie zmienia ani trochę toru lotonowego granatu. Kolejny mit brzmi, czy granat bije po drugiej stronie ściany. To będzie bardzo proste do sprawdzenia. No, pora sprawdzić ten mit hon. Teraz w przypadku tego mitu, to nie jest tak, że to nawet nie jest kwestia tego, co ja uważam, że się stanie, tylko mam nadzieję, że tak się nie stanie, że dostajesz damage przez ścianę, bo jeśli tak będzie... To jako specjal usunę grę na odcinku. Tak, tak. No nie ma opcji, dobra, że przenika ten wybuch przez ścianę. No, po prostu mam nadzieję, że nie i jestem pewien, że nie ma takiej opcji. Nie, no... Oni... Mam wrażenie, że oni są świadomi, że oni to dali gówno, ale już chyba nie zepsują aż tak bardzo tego, że będzie biło nas przez ścianę. No to Holm, stań za ścianą. Stoję. Jesteś cały, tak? Tak, jesteś cały, nic nie dostałem. Ale przenika, weź stań teraz, stań teraz, stań teraz. Okej, okay, czyli sam wybuch przenika, jakby sam ten czujnik przenika przez ściany, ale wybuch na szczęście już nie. Więc... radujmy się. Na szczęście działa to tak jak powinno. Granat widzi gracza po drugiej stronie ściany, ale nie zadaje mu żadnych obrażeń. Na koniec tego odcinka sprawdzimy, co się stanie, kiedy granat uderzy drona. Od razu wybuchnie, czy odbije się? Nawet nie chcecie wiedzieć, jak długo szukaliśmy nowej broni do tego mitu. Dobra, mamy mało czasu, bo już idzie strefa. Nawet nie wiecie, jak długo szukaliśmy tego granatnika, żeby zobaczyć ten mit. Więc dobra, już bez dalszego przedłużenia zobaczymy, co się stanie, gdy strzelimy takim granatem zbliżeniowym do drona. Uwaga! Proszę strzelać! Nic, znaczy... No odbiło się, no i zmienia kierunek lotu. Tak, tak samo jak dyski, tak samo jak dyski. Blokuje drona i po prostu zmienia kierunek. No, nie! Co? Czekaj, czekaj! Nie, ty do mnie strzeliłeś? Co to się stało? Tak, ty do mnie strzeliłeś. Nie, inni gracze strzelili do ciebie. Okej, okay, nie mam już rakiet, ale kiedy się trafi drona, to on się zatrzymuje i zmienia kierunek i nie wybucha ten granatnik nasz. Tak. I to tyle. My już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w błysie bojowym.